Biblia opisuje wielu bohaterów wiary. Dziś nazwalibyśmy ich prawdopodobnie ludźmi sukcesu, bo takimi byli. Ale faktycznie, kiedy przyglądamy się ich w życiu, to widzimy, że byli to zwyczajni ludzie, którzy mieli problemy, co więcej, którzy nie byli doskonali, którzy upadali, którzy byli bojaźliwi, ale wszyscy oni mieli jedno wspólne, a mianowicie wszyscy dopieli celu. I kiedy czytamy list do Hebrajczyków, 11 rozdział, który wymienia wielu z nich, tak ten list jest podsumowany. Wszyscy oni razem z nami, którzy teraz uwierzymy i podążymy śladami Jezusa, wszyscy oni znajdą się w Królestwie Bożym. Wszyscy ci ludzie mają wspólnego jeszcze i to, że zrealizowali zadanie, które Bóg powierzył im według ich zdolności i potencjału. Wypełnili tą misję, do której zostali powołani. I wreszcie zrealizowali w pełni swój potencjał. Potencjał, którym obdarzył ich Bóg. I zaczęliśmy, jak pamiętamy, od Mojżesza. Studiując temat recepta na udane życie. Mojżesz był chyba największym przywódcą Starego Testamentu i zachodzi pytanie, dlaczego Bóg mógł posłużyć się nim tak skutecznie? Odpowiedź, dlatego że Mojżesz potrafił znaleźć odpowiedź na kilka zasadniczych pytań. Jak rozumiemy udane życie? Udane życie rozumiemy jako maksymalnie wydajne, maksymalnie satysfakcjonujące życie. Pierwszym pytaniem, na jakie musiał odpowiedzieć Mojżesz, było: kim jestem? I kiedy otworzycie list do Hebrajczyków na 11 rozdziale, to śledząc te wersety od 24 po 27, zobaczymy odpowiedzi na te ważne pytania. I po pierwsze w wierszu 24 czytamy: przez wiarę Mojżesz, gdy dorósł, odmówił nazywania się synem córki Faraona. Mojżesz zrezygnował z nieprawdopodobnych możliwości, żeby stania się kimś, żeby być Faraonem. Odmówił. Dlatego, że wiedział, że nie mógłby być sobą, będąc następcą Faraona. Nie mógłby zachować swojej tożsamości jako Izraelita, jako członek ludu Bożego. I ty również bądź samym sobą, gdyż Bóg także ciebie, tak jak Mojżesza, uczynił dla ściśle określonego celu, dla pewnej misji. Nikt nie wypełni tej misji tak dobrze jak ty. Dlatego nie próbuj być kimś innym. Nie ubieraj się, ani nie zachowywuj tak jak ktoś inny, ani nawet nie staraj się zdobyć wykształcenia, czy statusu społecznego, czy domu, czy samochodu, tylko po to, żeby dorównać komuś innemu, kto to ma. Bądź sobą. Dlaczego? Dlatego, że Bóg nie posługuje się imitacjami. Drugie pytanie. Co wybieram? Trzeba dokonać właściwego wyboru. Mojżesz wybrał, aby być z ludem Bożym, chociaż kosztowało go to bardzo wiele. Pozycję, sławę, przyjemności. I ty również. Wybierz dla siebie nie to, co wydaje się najlepsze z ludzkiego punktu widzenia teraz i tutaj na ziemi. Przyjemność, popularność, pieniądze. Ale patrz na to, co będzie najkorzystniejsze z punktu widzenia wieczności. Tak jak Mojżesz. Pan Jezus powiedział: szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wtedy wszystko inne zostanie wam dodane.
Dlatego czytamy o Mojżeszu, wiersz 25, wolał raczej cierpieć z ludem Bożym, niż zażywać przemijających rozkoszy grzechu. Co wybieram? Każdy z nas dokonuje wyboru w sprawach swojego życia, podejmując dobre albo złe decyzje. I nikt nie może zrujnować twojego życia oprócz ciebie samego. Nawet szatan nie jest w stanie zrujnować twojego życia, jeśli mu na to nie pozwolisz. Do ciebie należy wybór, czy twój charakter będzie coraz bardziej rozgoryczony, czy ulepszony. Bo charakter jest rezultatem decyzji, jakie podejmujemy każdego dnia. Dlatego przyjmij odpowiedzialność za swoje życie na siebie jako rezultat decyzji i wyborów, jakich dokonujesz w swoim życiu. Wreszcie wiersz 26 listu do Hebrajczyków, 11 rozdział. Co jest naprawdę ważne? Musisz określić swój system wartości. Co ma dla ciebie, co odgrywa w twoim życiu najważniejszą rolę? Jakie pryncypia kierują twoim życiem? Co jest dla ciebie tak naprawdę ważne? I zobaczmy. Mojżesz, czytamy, uważał bowiem za większe bogactwo znoszenie zniewag dla Chrystusa niż wszystkie skarby Egiptu, gdyż patrzył na zapłatę. Czy jest w twoim życiu coś, za co byłbyś gotów poświęcić swoje życie? Większość ludzi, zauważmy, poświęca swoje życie poszukiwaniu trzech rzeczy. Każde z nich się zaczyna na literę P. Przyjemności, pieniędzy i popularności. Albo mocy, byśmy mogli powiedzieć. Zauważmy, że Mojżesz miał je wszystkie trzy. Był popularny, sławny był. Miał przyjemności naturalnie. Żył na dworze faraona. Pieniądze? Absolutnie. Ale Mojżesz wiedział, że te trzy rzeczy, żadna z nich nie jest trwała. Zauważcie, wszystkie te trzy rzeczy przemijają. Są jednak na świecie rzeczy o większej wartości niż te trzy, które są, mają charakter nieprzemijalny. I te wybrał Mojżesz. I te uczyń również pryncypiami czy systemem wartości, który kieruje twoim życiem. I wreszcie 27 wiersz, 4 punkt. Jakie są moje życiowe cele? To pytanie jest bardzo ważne. Odpowiedź na nie jest częścią recepty na udane życie. Ustal cel swojego życia. Co chciałbyś pozostawić po sobie? Co pozostanie po tobie, kiedy odejdziesz z tego świata? Czy masz w swoim życiu misję, która determinuje wszystko? I wreszcie ostatni punkt. Czy jestem dość wytrwały, aby zrealizować tą misję, to zadanie? Wytrwałość jest bardzo ważna. Jeśli masz misję związaną z Królestwem Bożym, za którą jesteś gotów oddać swoje życie, trzymaj się jej i staraj się ją wytrwale realizować. W czasie drugiej części studiowaliśmy o ludziach, których używa Bóg. I wybraliśmy Noego. I zadaliśmy sobie pytanie, dlaczego ze wszystkich ludzi żyjących na całej ziemi przed potopem Bóg wybrał właśnie Noego. I zauważyliśmy, że po pierwsze Noe był dostępny, czy gotowy. Inaczej mówiąc, Noe był do Bożej dyspozycji. I to była jedna z przyczyn, dla których Bóg wybrał właśnie Noego. I pomyślę teraz o sobie. Jedną z przyczyn, dla których Bóg chętnie wybierze was dla jakiejś wielkiej misji, wielkiego zadania, jest to, czy będziecie dostępni, czy będziecie gotowi, czy będziecie na każde jego zawołanie. Tak jak Noe. Aby być wybranym przez Boga, nie trzeba bowiem posiadać jakichś unikalnych talentów. Nie trzeba mieć jakiegoś specjalnego pochodzenia, ani szczególnego wykształcenia. Wystarczy uczynić siebie dostępnym Bogu. Bóg nie potrzebuje
supergwiazd, ani supermenów. Bóg posługuje się zwyczajnymi ludźmi, takimi jak ty i ja, którzy pozwolą się użyć. I to sprawia, że ich życie staje się udane, staje się satysfakcjonujące, jednym słowem, staje się niezwykłe. Kiedy dajemy się Bogu użyć. I drugą cechą, którą posiadał Noe, dla której Bóg go wybrał, była inność. Noe nie obawiał się być inny, nie obawiał się różnić od innych. Nie wstydził się stanąć po stronie Boga wtedy, kiedy cały świat stanął przeciwko Bogu, naśmiewając się z Niego. Czasami może się wydawać, że jeśli coś czyni większość, to automatycznie przez to jest to dobre. Ale tak nie jest. I my wiemy o tym. Jezus powiedział, chodźcie przez wąską bramę, idźcie wąską ścieżką. Ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. I trzecią cechą, którą posiadał Noe i posiadają ją ludzie, których używa Bóg, było posłuszeństwo. Kiedy czytamy Księgę Rodzaju, 6 rozdział, wiersz 22, czytamy tam takie słowa. Noe wykonał wszystko tak, jak mu Bóg polecił uczynić. I zakreśliliśmy to słowo wszystko. Noe był posłuszny, co do joty. Uczynił wszystko tak, jak Bóg powiedział. I ludzie, których używa Bóg, nie szukają wymówek, nie szukają pretekstów, ale czynią wolę Bożą. Wszystko, co Bóg każe, bez względu na zewnętrzne okoliczności. A okoliczności w życiu Noego nie były łatwe. Czasami nie wiemy, dlaczego mamy uczynić coś, dlaczego Bóg wymaga od nas uczynienia tego czy tamtego. Ale tak jak Noe, możemy zaufać Bogu, a nawet bardziej niż Noe, dlatego że Noe nie wiedział jeszcze tego wszystkiego, o czym wiemy my. My możemy studiować życie tych ludzi i widzieć, w jaki sposób Boża natura ujawnia się w Boże postępowanie w historii. Natomiast my wiemy, że Bóg nie zawahał się poświęcić samego siebie, przychodząc na ziemię, oddać swoje życie za człowieka. Niewinny zginął za winnych. Ten, który nie musiał umierać, poniósł ciężką krzyżową śmierć za nas. Bóg udowodnił ponad wszelką wątpliwość, że Jego charakter jest miłością, że Jemu można zaufać. Dlatego możemy być posłuszni Bogu bez względu na okoliczności, nawet jeśli nie rozumiemy w pełni dlaczego, tak jak to uczynił Noe. Wiemy też, że Bóg we właściwym czasie ujawni powody swojego postępowania. I wreszcie jeszcze raz, tak jak w przypadku Mojżesza, Noe był wytrwały i wytrwałość jest cechą ludzi, których używa Bóg. Nie należał do ludzi, którzy łatwo rezygnują. Popatrzcie, ile lat budował tą arkę. Bez deszczu, bez deszczu, bez deszczu. Czy mamy dość wytrwałości, aby tak jak Noe doprowadzić do końca projekt, który wymaga długiego okresu czasu? Czy też zniechęcamy się szybko, już po kilku tygodniach czy miesiącach? Czy nasz entuzjazm i nasza motywacja są dość mocne, aby wystarczyć na przeprowadzenie do końca tej misji czy tego zadania, do którego powołuje nas Bóg, nawet jeśli wymagać będzie całego życia? Czy też poddamy się zniechęceniu, rozgoryczeniu, narzekaniu? A możemy być pewni, tak jak w przypadku Noego i w naszym życiu, przy każdym większym zadaniu pojawiają się problemy, pojawia się presja ze strony ludzi, pojawia się ludzka niewdzięczność. A jednak życie Noego wskazuje, że warto. Warto być wytrwałym. Dzięki temu, że Noe był wytrwały, nie tylko on, ale jego rodzina uratowali się z tego wielkiego kataklizmu. Jak być człowiekiem wiary? Studiowaliśmy życie Abrahama. Zauważyliśmy, że nikt nie rodzi się z wiarą.
I dlatego Bóg, aby wspomóc naszą wiarę, stosuje pewien sprawdzian. Czterostopniowy sprawdzian, z którym każdy z wierzących ludzi prędzej czy później się styka w swoim życiu. Często nie jeden raz. Dlatego, aby być przygotowanym na ten sprawdzian, który buduje wiarę i który jest dla nas dobry, szczególnie po fakcie, warto przyjrzeć się życiu Abrahama i odnieśmy do siebie te pryncypia. Po pierwsze, zauważyliśmy, że sprawdzian ten zawiera pytanie dokąd i odpowiedź, gotowość na zmianę proponowaną przez Boga. Ludzie wiary są gotowi na zmianę. Nawet jeśli nie znają odpowiedzi na pytanie dokąd mają iść. Tak jak Abraham. Abraham wywodził się z miasta o wysokim standardzie życia. Ale kiedy Bóg wywołał go do niego i powiedział mu, żeby poszedł, w zasadzie mu powiedział, żeby poszedł przed siebie, on nawet nie wiedział, gdzie ma pójść dokładnie, nie znał celu, nie wiedział kiedy, dokąd. Abraham wyszedł. Czy ty również pozostawiłabyś swój dorobek, swoich znajomych, swoją pracę, aby udać się ze swoją rodziną w nieznane, gdyby tak Bóg chciał? Gotowość na zmianę, jeśli nawet nie wiemy, dokąd nas ta zmiana zaprowadzi, jest postawą człowieka wiary. Jest pierwszą charakterystyczną cechą ludzi wiary. Druga cecha to gotowość na opóźnienie w spełnieniu się obietnicy Bożej. I odpowiada na pytanie, kiedy? Nie trudno jest przejść przez test wtedy, kiedy widzimy jego koniec. Widzimy, że już jest tuż, tak jak teraz ta pogoda. Mieliśmy pogodę stulecia, najzimniej w XX wieku. Ale nie było nam trudno przejść przez ten kryzys, dlatego że w prognozach pogody w dzienniku mogliśmy widzieć, że za 3-4 dni już będzie dużo, dużo cieplej. Już można będzie uruchomić samochód. Trudno jest przejść przez test, kiedy nie widzi się jego końca. I tak było w przypadku Abrahama. On nie wiedział, kiedy wypełni się Boża obietnica. Wiedział, że się wypełni, ale nastąpiło opóźnienie. I on to potrafił zaakceptować. Czy my również potrafimy pogodzić się z opóźnieniem w wypełnieniu Bożej obietnicy? Nawet wtedy, kiedy miesiące nauki zaczynają się ciągnąć, kiedy pieniądze zaczynają się kończyć, kiedy oczekiwana zmiana czy awans w pracy nie nadchodzą. Wiadomo jednak, że obietnica Boża wypełni się. Nie wiadomo tylko jednego, dokładnie w jakim czasie. Ale prawdziwie wierzący człowiek, tak jak Mojżesz, Noe, Abraham, będzie czekał na Boży czas, wiedząc, że Boży kalendarz jest niezawodny. I trzecie, pytanie jak i gotowość zaufania Bogu w sytuacji beznadziejnej. Trzecią cechą ludzi wiary jest gotowość zaufania Bogu nawet w beznadziejnej sytuacji. Kiedy nie wiemy, jak Bóg może rozwiązać ten impas. I tak było też w przypadku Abrahama, zauważcie. On miał 99 lat, jego żona była niewiele młodsza, a obietnica Boża mówiła, że będzie ojcem wielu narodów. I ty również możesz znajdować się w takiej sytuacji, jak Abraham, pozornie beznadziejnej. Nie wiesz jak wyjść z niej. Jeśli taką sytuację przeżywasz, to wówczas przechodzisz przez tą część tego testu. Jak podołać finansowym ciężarom? Jak spłacić pożyczki? Jak trafić do serca mojego dziecka? Jak znaleźć czas dla służby dla Ciebie, Panie? Jak nawiązać lepszy kontakt ze współmałżonkiem? Bóg mówi,
Pokażę Ci drogę. Pokażę Ci wyjście. Tylko zaufaj mi. Żyj w posłuszeństwie wobec mojego słowa. A Ci pokażę wyjście z tego impasu. Znajdziesz odpowiedź na to pytanie jak. Jeśli jesteś gotowy czy gotowa, aby zaufać Bogu nawet w beznadziejnej sytuacji. Wreszcie czwarta cecha ludzi wiary to jest gotowość, aby zaufać Bogu w godzinie próby. Aby zaufać Bogu wtedy, kiedy nie znamy odpowiedzi na chyba najczęściej zadawane przez ludzi pytanie, a mianowicie dlaczego? Od dziecka już. A dlaczego? Dlaczego? I stajemy przed tym pytaniem w naszym życiu szczególnie wtedy, kiedy pojawiają się jakieś tragedie. Pojawiają się pytania wówczas, dlaczego kwitnie zło? Dlaczego sprawiedliwego dotyka nieszczęście? Czemu mnie dotknęła choroba? Dlaczego? I wiele razy Abraham musiał zadawać sobie to pytanie, kiedy szedł razem ze swoim jedynym synem na górę, gdzie miał go ofiarować. Abraham nie miał pojęcia, że może znaleźć się jakieś rozwiązanie, jakieś wyjście z tej sytuacji. Nie miał żadnego precedensu w historii dla takiej sytuacji, przed którą został postawiony. Nie mógł mieć żadnej pewności, że jego syn tam nie umrze. A jednak wiedział jedno, że może zaufać Bogu. Nawet jeśli nie zna odpowiedzi na pytanie dlaczego. I gotowość przejścia przez wytrwania w godzinie próby jest cechą ludzi wiary. W czwartym odcinku mówiliśmy o czterech słabostkach, które jeśli tolerowane w życiu, potrafią powalić nawet najsilniejszego człowieka. I mówiliśmy o Samsonie, który miał wszystko. Wszystko, co trzeba, aby stać się największym przywódcą, jakiego widział świat. Powołanie, życie i wychowanie w wierzącej rodzinie, nieprawdopodobną siłę i autorytet. Ale powaliły go cztery słabostki. I te same słabości zaprzepaszczą również Twój potencjał, jeśli im ulegniesz. I pierwsza z nich, studiując życie Samsona, to brak dyscypliny, brak kontroli, brak wstrzemięźliwości, który w końcu osłabi Twoje życie. Możemy zauważyć jedno, że wszystko, co nie podlega dyscyplinie, wszystko, co nie podlega kontroli, prowadzi do chaosu, staje się sidłem. Czy będzie to brak kontroli w wydawaniu pieniędzy, czy brak kontroli w sprawach seksualnych, czy brak kontroli w jedzeniu, czy w gospodarowaniu czasem, czy w jakiejkolwiek dziedzinie życia. Człowiek, który nie podlega kontroli, dyscyplinie, nigdy nie będzie w stanie wykorzystać swojego pełnego potencjału. Biblia mówi też, co człowiek sieje, to i rządź będzie. Nie ma większego znaczenia, w jakiej dziedzinie brakuje Ci kontroli czy dyscypliny. Pamiętamy, że nawet jedna niewielka dziura w statku, w jego dnie, jeśli nie zostanie naprawiona, prędzej czy później zatopi cały statek, choćby nie wiem, wielki był. I tak jest i w naszym życiu. Bez względu na to, gdzie sobie poluzujemy, w jakiej dziedzinie życia, jeśli będziemy tolerowali jakąś dziurę, ona zatopi okręt naszego życia. I nauczyliśmy się jeszcze jednego, że wbrew temu, o czym mówi świat i co pokazuje na ekranach kin, telewizorów, Hollywood, ludzie silni to wcale nie są ci, którzy łatwo
wybuchają złością, którzy tętnieją od zemsty, którzy potrafią rozerwać lwa, pokonać tuzin nieprzyjaciół, którzy potrafią uwieść kilka kobiet. Silnym jest ten, który potrafi poddać swoje żądze dyscyplinie. Silnym jest ten, który potrafi ujarzmić i kontrolować swoje pasje i namiętności. I takim mocarzem w Piśmie Świętym nie był Samson. Ale możemy powiedzieć, że był nim na przykład apostoł Paweł, który był bardzo kruchej postawy, chory, a który napisał w pierwszym liście do Koryntian w 6 rozdziale i wierszu 12: wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę. To jest znak siły, to jest znak mocy. Człowiek, który zdaje sobie sprawę z tego, że mu wszystko wolno, ale niczemu nie odda się w niewolę. W czym brakuje tobie? Dyscypliny? Samokontroli? Czy jest to apetyt? Może pornografia? Może jakiś nauk? Może rozrzutność? Nie ma znaczenia, co jest tym problemem. Tak długo, jak długo będziesz go tolerować w swoim życiu, dopóki nie usuniesz go, będzie groził zatopieniem całego twojego potencjału. Druga cecha, druga słabość to brak opanowania, złość, rozgoryczenie, mściwość. Osłabią twoje życie. Teraz popatrzmy w przypadku Salomona, w przypadku Samsona. Wydawało się, że poluzowanie cugli w kwestii hormonów, w kwestii apetytu uczyni życie Samsona szczęśliwym. Tak on myślał. I zobaczysz, tak myśli wiele osób. I tak Hollywood to ukazuje. Poluzowanie cugli w kwestii hormonów, w kwestii apetytu uczyni twoje życie szczęśliwym. O tym też próbują nas przekonać reklamy. Czy tak jest faktycznie? Życie Salomona wskazuje, że jest dokładnie na odwrót. Zamiast satysfakcji, przyjemności, zobaczcie, co mu to przyniosło. Zamiast zadowolonego Samsona widzimy ciągle rozgoryczonego, zagniewanego, agresywnego, który rzuca się na wszystkich, którzy stoją na jego drodze, człowieka. Brak opanowania nie przynosi szczęścia. Zupełnie na odwrót. Samson, prowadząc niezdyscyplinowane życie, ulegając łatwo emocjom, zmysłom, zatracił też poczucie misji, do której został wyposażony przez Boga tą szczególną siłą i zaczął dryfować. Zauważcie jeszcze jedną rzecz, charakterystyczną dla ludzi, którzy nie posiadają, którzy nie są opanowani, nie posiadają kontroli nad swoim życiem. Zamiast posiadać inicjatywę w swoim życiu, Samson zaczął reagować w życiu na to, co miało miejsce wokół niego, na okoliczności zewnętrzne. Ten mu coś uczynił, to co on robi? Idzie i się mści. To było motorem jego działania, to co inni ludzie zrobili jemu. I to jest słabość. I ktoś, kto nie posiada opanowania, będzie dryfował. Będzie robił to, co, do czego stymulują go zewnętrzne okoliczności. W przeciwieństwie do człowieka opanowanego, który kieruje się misją w swoim życiu. Dalej możemy zauważyć u Salomona także brak rozwagi, niedbałość. I niedbałość osłabi twoje życie. Niedbałość jest trzecią, jest swoim darem, tym darem siły. Nierozsądnie, lekkomyślnie. Niedbale, dla zaspokojenia swoich własnych zachcianek. Brak rozwagi powalił tego mocarza. Samson zlekceważył swoje powołanie. Zauważyliśmy, studiując jego życie, że kolejno złamał każdy ze ślubów Nazariatu, jakie uczynił Bogu. Teraz pytanie, w czym tobie brakuje rozwagi?
Czy ty traktujesz Boga poważnie i swoje powołanie? W studiach Słowa Bożego, w modlitwie, w realizacji powierzonego ci zadania, czy też lekceważąco? Brak poświęcenia Bogu i Jego sprawie z czasem osłabi również i ciebie i okradnie z tych błogosławieństw, które Bóg zlał na ciebie, którymi Bóg wypełnił ciebie. I ostatnia słabość, która powaliła Samsona, to brak misji. Zmarnowany potencjał osłabi ciebie. Zauważcie, co się stało misją Samsona. Zaspokajanie swoich własnych potrzeb. To nie była ta misja, do której Bóg go powołał i wyposażył w tak kolosalną moc. Samson chciał czynić to, co mu się podobało. Chciał mieć to, co sprawiało przyjemność jego oczom. To, co podniecało go seksualnie. Chciał życia bez zobowiązań. Życia bez wzięcia na siebie odpowiedzialności. I tak wiele osób postępuje. Nie chcą wziąć na siebie odpowiedzialności związanej z wykonaniem jakiegoś zadania ku chwale Bożej. Wolą żyć samym sobie. Bez zobowiązań. I to była słabość. Słabość, która powaliła Samsona. Brak misji powali również ciebie. Ludzie silni mają misję, która pochodzi od Boga. Kierują się tą misją, a nie okolicznościami życia. To nie okoliczności życia dyktują im, co mają robić. Oni nie reagują tak jak Samson, ale mają ściśle określony cel, misję, która została dana im od Boga w zgodzie z ich talentami, ich darami duchowymi, ich wykształceniem. Ci, którzy nie mieli misji albo zagubili wizję pozwalającą dyktować, jak ma wyglądać ich życie, będą ulegać presji okoliczności życia. Presji ze strony innych ludzi i faktycznie inni ludzie będą kierować ich życiem. Czy masz misję, za którą byłabyś gotowa oddać swoje życie? Nie pozwól, aby twoje życie było kierowane okolicznościami, ale szukaj swoich duchowych darów. Szukaj misji, którą Bóg ma dla ciebie na tej ziemi. Znajdź miejsce, gdzie można by wykorzystać najefektywniej twój potencjał, twoje talenty, twoje dary duchowe, twoje wykształcenie. Ku chwale Pana. Studiując życie Namana, zauważyliśmy cztery cechy, które posiadają ludzie zbawieni. Które posiadają ludzie, którzy mają społeczność z Panem. Mogą mieć pewność zbawienia. Po pierwsze, pokora. Pokora, aby przyznać się do grzechu, aby przyznać się do tego, kim się jest. I możemy zauważyć, że wielu, podobnie jak Naaman na początku, preferuje pielgrzymki, drogie ofiary, zmawianie pacierzy, aby nabyć sprawiedliwość dzięki tym uczynkom, aby zaskarbić sobie zbawienie dzięki tym czynnościom. I tak długo, jak długo Naaman tak myślał, nie mógł być uzdrowiony i nie był. Dopiero kiedy Naaman się złamał w swoim sercu, w swoim umyśle i uznał się takim, jakim był, a mianowicie grzesznikiem, który nie może znaleźć sprawiedliwości, czy zdrowia, czy zbawienia w samym sobie i w swoich uczynkach. Dopiero kiedy Naaman to zobaczył, mógł być uzdrowiony i mógł być zbawiony. I do tego jest potrzebna pokora. Jej przeciwieństwo, pycha, popchnęło Lucyfera, popchnęło Adama i Ewę, popchnęło Kaina do upadku, bo pycha chodzi przed upadkiem. Jej przeciwieństwo, pokora, to umiejętność zobaczenia siebie takim, jakim się jest, grzesznikiem, przyjęcia sprawiedliwości Bożej. I drugą cechą, jaką zobaczyliśmy u Naamana, to odwaga.
Odwaga, aby podjąć decyzję na rzecz prawdy, nie bacząc na innych. I zobaczmy w przypadku Namana. Ten człowiek wywodził się z pogańskiej krainy, gdzie ludzie oddawali pokłon bożkom. A jednak miał dość śmiałości, aby w tym kraju opowiedzieć się po stronie prawdziwego Boga. Człowiek tchórzliwy nigdy nie znajdzie odwagi, aby opowiedzieć się po stronie prawdy wśród rodziny, środowiska, które jeśli oni mają inne przekonania. Do tego trzeba odwagi. Także drugą cechą ludzi zbawionych po pokorze jest odwaga. I przyjdzie również czas w twoim życiu, kiedy będziesz musiał czy musiała przejść przez ten test. Zdecydować, po której stronie staniesz. Czy po stronie ludu Bożego? Czy po stronie większości? Trzecia cecha, którą zauważyliśmy u Namana, to poświęcenie. Naman gotów był ponieść każdy koszt, każdą cenę, aby uzyskać to uzdrowienie. Uzdrowienie fizyczne, ale wiemy, że wiązało się ono z uzdrowieniem duchowym. I również ty, czy gotów, czy gotowa jesteś ponieść ten koszt? Czy jesteś gotowa wspomagać dzieło Boże dziesiątą częścią swojego dochodu? Czy jesteś gotowa odłączyć siódmą część tygodnia, poświęcając go Bogu? Czy masz dość odwagi i poświęcenia, aby zrezygnować z pracy czy aktywności, które są niezgodne ze Słowem Bożym odnośnie soboty? Czy masz dość poświęcenia, żeby zdecydowanie opowiedzieć się po stronie wszystkich biblijnych zasad wiary, o których wiesz? Wierność wobec tych zasad jest papierkiem lakmusowym naszego zdecydowania. I wiara, która wydaje takie owoce, która rodzi takie postępowanie, taką wierność, wymaga odwagi i wymaga radykalnego poświęcenia. I wreszcie czwarty punkt, czwarta cecha ludzi zbawionych to wierność. Wierność, aby okazać posłuszeństwo wobec nauk Bożych bez względu na okoliczności. W czasie szóstego spotkania studiowaliśmy o tym, jak żyć powyżej przeciętnej. I zauważyliśmy, że pierwsza Księga Kronik w swoich 9 pierwszych rozdziałach wymienia około 600 imion. Kilka generacji ludu Bożego. Ale wśród tych wszystkich imion tylko jedno zostało wyróżnione w sposób szczególny. Wśród tych wielu generacji tylko jeden człowiek wzniósł się powyżej przeciętnej. Miał na imię Jabez. I niewiele wiemy o samym życiu tego człowieka. Ale modlitwa, która zacytowana jest w tych dwóch wierszach, a jemu zostało poświęcone, jak żeśmy zauważyli, więcej miejsca niż komukolwiek innemu w tych 9 rozdziałach, rzuca wiele światła na jego życie. I możemy w tej modlitwie zauważyć 3 cechy, które czynią życie człowieka więcej niż przeciętnym. Także jeśli chcesz, aby twoje życie było powyżej przeciętnej, warto zwrócić uwagę na te 3 cechy. Po pierwsze, ambicja. Ale ambicja, która dąży do zrealizowania Bożego celu. Nie taka ambicja, która ma służyć zrealizowaniu mojego celu, jak to było w przypadku Hitlera czy innych tego typu ludzi, Napoleona. Ale ambicja, która dąży do zrealizowania Bożych planów. Zauważmy, że podczas gdy inni, wymienieni w pierwszej Księdze Kronik, usatysfakcjonowali się przeciętnym życiem, tym, żeby być zaliczonymi do ludu Bożego, być na liście członków danego kościoła. Jabez prosił Boga, aby uczynił coś znaczącego z jego życiem. Prosi, aby Bóg mu błogosławił i zauważcie, prosi Boga
aby poszerzył jego granice. Ja bym prosił Boga o poszerzenie jego horyzontów. Chcę wzrastać, uczyć się, rozwijać. Jednym słowem, ja bym nie był minimalistą. Nie był usatysfakcjonowany miernotą. Jabez nie był człowiekiem pasywnym, biernym, ale sięgał wyżej, wyżej niż inni, ale sięgał ku niebu, prosząc Boga o błogosławieństwo. Jego życie było życiem powyżej przeciętnej. Bohaterowie wiary to zwykli ludzie, których nie satysfakcjonuje zwykłe, przeciętne życie. Bohaterowie wiary to zwykli ludzie, którzy mówią tak jak Jabez: Panie, poszerz moje granice, błogosław mi, uczyń coś znaczącego w moim życiu, uczyń moje życie znaczącym dla Twojego Królestwa. Oprócz ambicji, ludzie, którzy chcą żyć powyżej przeciętnej, czy żyją powyżej przeciętnej, mają również wiarę, ale wiarę, która ciągle wzrasta. I tak było również w przypadku Jabesa. Oto on się modlił. Zauważyliśmy też, że tekst, który mówi o Jabesie, pierwsza księga Kronik, 4 rozdział i wiersz 9, 10, nie wspomina o żadnej wyjątkowej umiejętności. Nie czytamy, aby Jabez był szczególnie wykształcony, szczególnie bogaty, czy szczególnie utalentowany. Raczej przeciwnie. Był obciążony już od dzieciństwa. Był to człowiek taki jak większość z nas. Ale miał on nieprzeciętną wiarę. Wiarę w możliwości Boga. I to uczyniło jego życie nieprzeciętnym. Tak więc wiara, ale wiara, która wzrasta, która ciągle dojrzewa, rozwija się, czyni życie więcej niż przeciętnym. Z czego jest wiara? Biblia mówi, że wiara jest ze słuchania Słowa Bożego. Dlatego też prowadzimy szkołę biblijną, dlatego zwracamy dużą uwagę na to, żeby studiować systematycznie Pismo Święte w czasie nabożeństwa. I ci z nas, których wiara systematycznie rośnie, to są ci, którzy czytają książki, słuchają kaset, które prowadzą do większej znajomości Słowa Bożego, odwiedzają kościoły, gdzie można nauczyć się czegoś pożytecznego. Ja jestem dzisiaj bardzo zbudowany tym, że wiele książek, które pozwalają poszerzyć horyzonty, które poszerzają granice, dzisiaj dostało się w Wasze ręce. Praktycznie połowa tej dużej skrzynki, którą przyniosłem z sobą. Także jestem tym bardzo zbudowany. Bo wiem sam po sobie, że że człowiek jest w dużej mierze tym, co je fizycznie i tym, czym się karmi również i duchowo. I trzeci element, który stawia życie powyżej przeciętnej, to szczera modlitwa. Jabez był człowiekiem modlitwy. I popatrzmy, pomimo piętna, jakim był obciążony już od swoich narodzin, przez swoją matkę, wybrał, i znowu to widzimy, że człowiek wybiera i decyduje sam o tym, kim chce być. Poprzez decyzje, jakich dokonuje w swoim życiu. I dlatego nie powinien obciążać innych. Zobaczmy, Jabez nie obciążał nikogo winą za to, że był jakoś tam okaleczony. Ale Jabez wybrał pracę nad sobą. Wybrał wzrost wiary. Wybrał Boże błogosławieństwo raczej niż szukanie wymówek i oskarżanie innych. Był to człowiek wielkiej ambicji, wielkiej wiary, a jednocześnie człowiek szczerej modlitwy. I dlatego Jabez, jako jedyny z tej długiej litanii kilkuset imion, został tak w szczególny sposób wyróżniony w pierwszej księdze Kronik, że poświęcono mu kilka wersetów, tam gdzie inni nie otrzymali żadnego. I wreszcie tydzień temu mówiliśmy o tym, jak wykorzystać 100% potencjału. I osobiście byłem sam najbardziej zbudowany tą częścią tej całej serii. Przygotowując ją i mówiąc tydzień temu, czułem, jak Duch Święty pracował w czasie tego kazania i wielu z Was również potwierdziło to.
studiowaliśmy na temat Gedeona. Gedeon zaczął dość niechlubnie, moglibyśmy powiedzieć, od poszukiwania schowka przed Midianitami w tłoczni winnej. Ale zakończył wiodąc armię izraelską do chyba największej batalii Starego Testamentu, a na pewno przeciwko największej liczbie przeciwników, jeśli idzie o proporcje. 300 przeciwko 135 tysiącom. Jak to się stało, że człowiek, który był taki tchórzliwy, chował się tam gdzieś w tłoczni winnej, w ciągu krótkiego czasu przeżył taką metamorfozę i powiódł Izraelitów do takiego wielkiego zwycięstwa? Co Bóg uczynił, żeby wywieźć na wierzch ten ukryty potencjał, który tkwił w Gedeonie przez cały czas, ale był nieaktywny? Bóg posłużył się do tego celu czterema prostymi elementami. I zauważyliśmy, że dzięki tym czterem rzeczom każdy z nas będzie mógł wykorzystać swój potencjał w pełni, a także pomóc innym w wykorzystaniu ich potencjału. Po pierwsze, zauważyliśmy, że Bóg posłużył się afirmacją, czyli słowem zachęty, dodaniem otuchy. I Bóg zwrócił się do Gedeona słowami: mężu waleczny. Nie według tego, kim Gedeon był w tym czasie, ukrywając się w tłoczni winnej, ale Bóg zwrócił się do niego według tego, kim Gedeon mógł i miał być, kiedy jego potencjał rozwinął się w pełni. Bóg dodał mu wiary w samego siebie. To nie jest rzeczą złą, żeby sobie nawzajem dodawać wiary, żeby zachęcać się. Jednym z darów Ducha Świętego jest dar zachęcania. Niestety często wolimy mówić o darze napominania niż o darze zachęcania. Chociaż faktycznie to słowo, które jest użyte w greckim Nowym Testamencie, można tłumaczyć i jako napominanie, i jako zachęcanie. Ono zawiera oba aspekty. Także musimy rozumieć to napominanie szerzej, jako zachęcanie. Bóg w taki sposób zwrócił się do Gedeona, zachęcając go słowami: mężu waleczny, ukazując, kim mógłby być, zamiast oskarżać go o tchórzostwo czy o jakieś małe serce. Druga rzecz, którą posłużył się Bóg, aby wykorzystać 100% potencjału, czy wywieźć na wierzch Gedeon, 100% potencjału Gedeona, to społeczność z Bogiem. Zauważcie, że Gedeon zawarł przymierze z Bogiem. Zawarł z Bogiem społeczność. I Bóg mówi nam również: nie dzięki mocy, nie dzięki sile, ale dzięki mojemu duchowi to się stanie. Także kiedy my mówimy: kto ja? Mężu waleczny, kto ja? Ja nie potrafię, ja nie mogę. Zauważmy, że faktycznie ograniczamy wtedy Boga, zwracamy uwagę na siebie, nie na Boga. A Bóg mówi: nie dzięki twojej mocy, nie dzięki twojej sile, ale dzięki mojemu duchowi to się stanie. Czy zawarłeś przymierze z Chrystusem poprzez chrzest? Czy utrzymujesz społeczność z Jezusem każdego dnia? Czy też próbujesz w dalszym ciągu staczać batalię na własną rękę? I w ten sposób nie możesz mieć ani pokoju, ani pewności co do swoich poczynań i ich owoców. I wreszcie trzeci element, który wykorzystał Bóg, aby wywieźć ten pełny potencjał Gedeona na światło dzienne, to konfrontacja. Zwrócenie się przeciwko własnym bożkom. I zobaczmy, co uczynił Gedeon, kiedy związał się społecznością z Bogiem. Zwrócił się przeciwko bożkom, które podcinały mu nogi. I nie tylko jemu, ale i całemu narodowi. I możemy zauważyć, że zanim Bóg posłuży się kimkolwiek do jakiegoś wielkiego dzieła, Bóg musi wypróbować takiego człowieka.
I tak było w przypadku Gedeona. Bóg najpierw wypróbował go. Czy on skonfrontuje te swoje bożki? Czy też dalej będzie im chołubił? I wiemy, że Gedeon nie obawiał się tradycji, ale zwrócił się przeciwko tym bożkom. Wygnał je ze swojego życia. I taki sprawdzian przyjdzie również i w twoim życiu. Sprawdzian, czy zaufasz Bogu i okażesz Mu dość lojalności, aby zwrócić się przeciwko bożkom swojego życia. Usunięcie ich jest warunkiem wykorzystania pełni twojego potencjału. Inaczej będą one jak kula u nogi. I wreszcie czwarty punkt to przemiana. Przemiana, której dokonuje Duch Święty. Aby wykorzystać pełnię naszego potencjału, Duch Święty musi przemienić nasze serca. Zauważmy, że kiedy Gedeon przeszedł zwycięsko przez wszystkie elementy tego testu, wówczas dopiero Duch Święty mógł spocząć na nim z pełnią swojej mocy i przemienić go z przegranego, tchórzliwego człowieka w zwycięzcę. I teraz Gedeon miał ufność, Gedeon miał siłę, aby poprowadzić armię do zwycięstwa. I na podstawie tej historii Gedeona, a także i historii kuszenia Jezusa, zauważyliśmy, że Boża moc przychodzi dopiero po przejściu sprawdzianu, a nie przed nią. Duch Święty nie wyposaży nas na miarę dzieła, które chciałby, abyśmy wykonali, dopóki my nie dorośniemy do tego dzieła, przechodząc przez mniejsze próby, przez mniejsze doświadczenia. Bóg wierzy w ciebie, tak jak Bóg wierzył w Gedeona i widział w nim ten potencjał, kiedy on sam jeszcze go nie widział, tak samo Bóg wierzy w ciebie. I chce, żebyś ty uwierzył w samego siebie, czy uwierzyła. Bóg chce, żebyś zobaczył ten potencjał, którym ciebie obdarzył, aby mógł on być w pełni wykorzystany ku chwale Chrystusa. I kiedy tak się stanie, kiedy twój potencjał będzie w pełni wykorzystany, wówczas, pomimo, że jesteś zwykłym człowiekiem, twoje życie będzie pełne satysfakcji. Dlatego zawrzyj przymierze z Chrystusem. Podtrzymuj z Nim społeczność codziennie, bez względu na okoliczności. Wyzbądź się bożków, które przeszkadzają rozwinięciu pełnego twojego potencjału. Zdaj się na Ducha Świętego, a wówczas także twoje życie stanie się niezwykłe. Amen.